Zapraszamy do śledzenia streamingu chociażby na dwójkowym Facebooku, na naszym kanale YouTube czy na stronie internetowej. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu S3. Do końca września, drodzy Państwo, przypominamy ważne płyty z historii polskiego jazzu. Od początku lipca wybrzmiało ich wiele. Dziś czas na muzyczny hołd dla Zbigniewa Zajferta. Postaci równie genialnej, co tragicznej. Skrzypka, który zapisał się na kartach historii światowego jazzu jako absolutny gigant, mimo że niestety żył tylko 32 lata. Pozostawił po sobie wiele kultowych nagrań i kompozycji, ale niejako na przekór płyta, z której repertuar dziś wybrzmi, do kanonu zaliczana nie jest. Gwiazdy dzisiejszego wieczoru zespół Atom String Quartet zobaczył jednak w tym materiale muzycznym wielki potencjał i świetny punkt wyjścia do własnych interpretacji. Atom String Quartet odczaruje nam dziś płytę, która zatytułowana była po prostu Zbigniew Zajfert. To nagranie, które ukazało się w roku 1977. Nagranie, które miało być przełomem w już międzynarodowej karierze Zbigniewa Zajferta. Jak wiemy, jego kariera jednak trwała zdecydowanie zbyt krótko i skończyła się nagle. Często zastanawiamy się, gdzie byłby dziś Zbigniew Zajfert, gdyby żył. No, miałby 75 lat, z pewnością zaliczany byłby do samej czołówki skrzypków muzyki improwizowanej. Pewnie mieszkałby w stolicy jazzu, w swoim nowojorskim mieszkaniu właśnie oglądałby transmisję wideo z dzisiejszego koncertu Atom String Quartet. Zagrają dla Państwa Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz, Krzysztof Lęczowski i Michał Zaborski. Atom String Quartet. Duże brawa! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Baton String Quartet. Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski. Atom String Quartet. Drodzy Państwo, panowie wykonali właśnie utwór Quasimodo, choć to nieco inna kolejność niż na płycie Zbigniewa Zajferta z 1977 roku, to Quasimodo był ósmym z ośmiu utworów z tej płyty. Cały repertuar Atom String Quartet z płyty zatytułowanej po prostu Zbigniew Zajfert przypomniało. Serdecznie za ten koncert dziękujemy. Powoli żegnamy się z słuchaczami programu Drugiego Polskiego Radia. Być może uda nam się jeszcze nakłonić artystów do wykonania choć jednej kompozycji z innej płyty mistrza, bo tych kompozycji jest wiele. Tymczasem kłaniamy się słuchaczom Dwójki i zapraszamy do kontynuacji w internecie, na Facebooku Dwójkowym, kanale YouTube lub stronie internetowej. Do usłyszenia w jazz.pl za tydzień. Roch Siciński. Do zobaczenia w internecie już teraz. Atom String Quartet.
Krzysztof Łęczowski, Michał Zaborski, Mateusz Smoczyński, Dawid Lubowicz, Atom String Quartet, Zbigniew Zajfer. Pięknie dziękujemy za kolejny wspaniały koncert w ramach cyklu audycji jazz.pl. Leszek Kamiński, Michał Bereza, Jacek Gładkowski, ci panowie zrealizowali dzisiejsze wydarzenie, za co również serdecznie dziękujemy. Zapraszamy państwa już za tydzień, w piątek o 18:00 zespół Macieja Sikały. Do zobaczenia, do usłyszenia.